Jak dla pani spór jest taki normalny, to dlaczego wasz polityk Krzysztof Śmiszek chce proponować nowe przepisy, które mają cenzurować konkretne opinie? Nie chcemy takich przepisów i powinniście się powstrzymać, zaakceptować to, że spór. O czym pan mówi? O jakich przepisach? Tak, mam na myśli te przepisy, gdzie pod nazwą mowy nienawiści chcecie zakazać krytyki waszego programu ideologicznego. Tak, ten zakaz mowy proszę nienawiści się przyzwyczaić, że jest spór, tak jak pani mówi. Ostatnio miał miejsce ciekawy wywiad z udziałem przedstawicieli różnych polskich partii politycznych. Przede wszystkim wyróżniał się na tym tle Krzysztof Bosak, przedstawiciel Konfederacji, który niejednokrotnie zgasił swoich oponentów i wykazał się większą elokwencją, przedstawiając swoje opinie na temat systemu edukacji Przemysławowi Czarnkowi, czy upokarzając całą lewicę podczas wymiany zdań z Anną Marią Żukowską. Właśnie dlatego przedstawię wam dzisiaj kilka fragmentów tej zaciętej dyskusji. Przy okazji wpadnijcie zobaczyć jeden z naszych ostatnich filmików, w którym przedstawiam wam pięciu lewaków, którzy zostali kompletnie zmiażdżeni na wizji. Link do niego macie w opisie. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i subka, dzięki czemu będziecie na bieżąco z naszymi materiałami. I jak? Jesteście gotowi? No to lecimy. Zacznijmy od słów Bosaka na temat obecnej sytuacji w prokuraturze. Wypowiada się tutaj na temat władzy i tego, jak powinni, a jak postępują politycy Prawa i Sprawiedliwości. Posłuchajmy. Mamy tutaj na każdą z opinii, które wybrzmiały, odpowiednie orzeczenie sądu lub Trybunału Konstytucyjnego lub opinię prawną. I to jest dramat tej sytuacji, że mieliśmy mieć przywracanie praworządności, a mamy tak głęboki chaos prawny, że można jednocześnie, mając podstawę w wyrokach sądu, twierdzić, że są posłami i nie są, powinni być skazani i nie powinni, powinni siedzieć w więzieniu i nie powinni. Jak obywatel ma traktować poważnie wymiar sprawiedliwości i temat przywracania praworządności wobec tego bałaganu? Nie wiem. Natomiast wiem, co powinna zrobić nowa władza. Nie brnąć w to. Powinni usiąść wspólnie z prezydentem, zamiast dawać sobie pstryczki po nosie i robić z tych dwóch skazanych posłów zakładników tej całej sytuacji i licytować się, kto się wykaże większym uporem. Powinni usiąść i porozmawiać nie o tych dwóch posłach, ale o sprawach znacznie poważniejszych. To znaczy, jak nie brnąć w chaos w prokuraturze. Ciężko nie zgodzić się z tym, co mówi. W kraju panuje ogromne podzielenie, a obywatele bardzo często nie wiedzą, kogo należy słuchać i kto ma w tym wszystkim więcej racji. Chociażby dlatego, że mamy jednocześnie dwóch prokuratorów generalnych, którzy wykłócają się na temat tego, kto jest bardziej prokuratorowy. Bosak wymienia następnie to, co charakteryzuje na dzień dzisiejszy to, czego nie można chyba nazwać obecnie inaczej niż jednym wielkim chaosem prawnym w funkcjonowaniu polskiej władzy sądowniczej. Nierespektowanie wyroków sądów i orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego. Minister Sienkiewicz czekanie powiedział, istnieje, że nie ma tak? doniosłości prawomocności. No, ale co, a ja powiem, że minister Sienkiewicz nie ma doniosłości prawomocności i w sumie to nie wiadomo, czy on jest ministrem. I tyle samo oznaczą nasze opinie. To jest gadulstwo. To nie ma żadnego statusu prawnego. My musimy przestać fascynować się gadulstwem prawników, polityków. Musimy spojrzeć, co się dzieje w instytucjach. A tam pracują ludzie, którzy mają podzielone opinie i którzy patrzą na to wszystko, mam na myśli sądy, prokuratury, policję, służby, ci, co mają szpiegów ścigać, a później sądy ich latami nie skazują. Patrzą na to wszystko z coraz większym zażenowaniem i coraz większą demotywacją. Jeżeli my na górze, jako politycy, nie usiądziemy i nie wypracujemy jakiegoś porozumienia, które umożliwi operacyjne działanie systemu. Ale jak pan sobie to wyobraża, panie marszałku? Jak pan sobie to wyobraża? My proponujemy jako Konfederacja reset konstytucyjny, czyli żeby przyjąć poprawki do konstytucji ustalone we wspólnej dyskusji, z których nikt nie będzie zadowolony, ale mniej więcej w tym samym stopniu. Przepraszam za wyrażenie, czy pan nie jest przesadnym politycznym fantastą? Przecież widzi pan, jaka jest mocna, potężna walka między Prawem i Sprawiedliwością. Jesteśmy realistami. Wiemy, że oni są gotowi brnąć ten chaos latami jednemu i dużo kopa, bardziej. Natomiast naszą rolą jest społeczeństwo ostrzegać. Nie mamy do czynienia z przywracaniem praworządności. Nie, to, teraz redaktorze, nie mieliśmy jedno do czynienia z budowaniem żadnej reformy sądownictwa. Jedno zdanie. I sekundę, kłamali. Panie marszałku. Do pana marszałka Bosaka. Wspominał też o podziale sądów, które orzekają na kompletnie różne sposoby. Bosak wtedy niejako apeluje, mówiąc, że to właśnie politycy powinni zaangażować się w to, by zaistniałą sytuację naprawić, odkładając topory wojenne na bok i stawiając dobro ogólne wyżej. Redaktor zwraca w tym momencie uwagę na to, że taki scenariusz może nie mieć pokrycia w kraju tak podzielonym jak Polska, gdzie partie polityczne stawiają panujący między nimi spór nad dobrem ogólnym. Wiemy, że oni są gotowi brnąć w ten chaos latami jednemu i dużo kopa, bardziej. Natomiast naszą rolą jest społeczeństwo ostrzegać. Nie mamy do czynienia z przywracaniem praworządności. Nie mieliśmy do czynienia z budowaniem żadnej reformy sądownictwa. Jedno zdanie. Jak widać, na sali pojawił się spory zamęt. Do dyskusji dołącza się słynna postać, Przemysław Czarnek,
wyciągając rękę w geście pokoju. No, może trochę przesadziłam z tym gestem pokoju. Raczej z zamiarem opanowania pokojowych zapędów Krzysztofa Bosaka. Ja mogę przysiąść z panem do tego stołu, który pan mówi, że trzeba go rzeczywiście zorganizować, żeby robić jakiś porządek w tym wszystkim. Ja z chęcią z panem będę rozmawiał, tylko niech pan najpierw zmusi swojego nowego koalicjanta Platformę Obywatelską do tego, żeby przestrzegali konstytucji. Tylko tyle. Nowego gdyby koalicjanta? Przestrzegali, tak, no bo przecież Platforma Obywatelska uratowała pana Bosaka na stanowisku wicemarszałka Sejmu. A wy jak osobiste. Zagłosowaliście? Myśmy nie brali udziału w tej farsie, wyjęliśmy karty do głosowania. Pan PiS, marszałek jeśli Platforma PiS ratował mnie w tym samym stopniu co Platforma, tylko Platforma... rozgrywają swoją gierkę. Wie pan, my tu o poważnych sprawach rozmawiamy, a pan takie wrzutki robi. Nie, po panie co? Marszałku. Nie rozumiem, wydawało mi się, że to PiS jest teraz koalicjantem Konfederacji. Może właśnie o to apeluje Czarnek, żeby okiełznać jego własną partię? Myślę jednak, że był to raczej pstryczek w stronę partii Bosaka względem tego, że według niektórych w szczególny sposób zbliżyła się do ugrupowania Tuska. Chociaż raczej ciężko byłoby to stwierdzić jednoznacznie, biorąc pod uwagę, że Bosak zazwyczaj jedzie równo po jednej, jak i drugiej stronie. Swoją drogą, to kto by się spodziewał, że pierwsze słowa przedstawiciela Prawa i Sprawiedliwości będą dotyczyć Koalicji Obywatelskiej? Nie ma dyskusji międzypartyjnej bez sporu koalicji z PiS-em. Miejsce przestępców jest w więzieniu i to nie jest tak, że polityk PiS będzie decydował, kto jest przestępcą, tylko o tym decyduje niezawisły sąd, choćby wam się nie wiadomo, co w tej sprawie wydawało. Macie lekkie podejście do sprawiedliwości, uważacie, że powinniście być ponad prawem. Czy ja dobrze... Ponowiony został temat wspólnych obrad. Nie spodobał on się jednak chyba pani Żukowskiej. Będziemy zmieniać pani konstytucję z Konfederacją. Przyjdzie poseł Braun, zgłosi poprawkę, żeby Żydzi nie mogli pełnić żadnych funkcji publicznych w już lewica i będzie naprawdę, to będzie właśnie, na szczęście właśnie minister Gawkowski wasze trochę bardziej konstruktywny punkt widzenia zaprezentował. Wtedy będą mogły ujrzeć światło dzienne. No nie wyobrażam sobie tego, bo jest spór. Istotą polityki jest spór i ten spór zawsze był i zawsze będzie. Różnimy się w opiniach i tak samo istnieje ten spór w świecie prawniczym. Jasne, pani przewodnicząca, a właśnie, pana spór jest bardzo... Mówiąc o wiecznej kłótni PiSu z koalicją, kompletnie pominęłam wieczny konflikt interesów między lewicą a Konfederacją. Przypuszczalnie pani Żukowska chciała nam tutaj przekazać, że różne partie charakteryzują się różnicą interesów. Na poparcie tezy natomiast w mało subtelny sposób użyła przykładu pana Brauna. Reporter przerywa wypowiedź i pyta, co zrobić z dualizmem prawnym, który panuje w kraju. Wtedy właśnie Bosak zauważa pewną nieścisłość w wyidealizowanym systemie proponowanym przez lewicę. Zawsze, jedno orzeczenie kontra drugie orzeczenie. Jeżeli chodzi o jurysprudencję, zawsze był spór, bo po prostu na tym polega też nasz zawód, nasz prawniczy zawód, że mamy różne punkty widzenia, prezentujemy je, bronimy swoich racji. A czy obywatele mogą się czuć bezpiecznie? Że są różne punkty widzenia na pewne sprawy. Ja mam pytanie do pani przewodniczącej. I wspieramy. Natomiast jedno jest ważne, jeżeli mamy wyrok niezawisłego sądu, to ten wyrok należy szanować. Koniec, pytanie, kropka. Który? Marszałek Bosak, pytanie? Jedno mam pytanie do pani przewodniczącej. Jak dla pani spór jest taki normalny, to dlaczego wasz polityk Krzysztof Śmiszek chce proponować nowe przepisy, które mają cenzurować konkretne opinie? Nie chcemy takich przepisów i powinniście się powstrzymać, zaakceptować to, że jest spór. O czym pan mówi? O jakich tak, przepisach? Mam na myśli te przepisy, gdzie pod nazwą mowy nienawiści chcecie zakazać krytyki waszego programu ideologicznego. Tak, ten zakaz mowy proszę się przyzwyczaić, że jest spór, chodzi tak jak pani mówi. Bosak stwierdził, że oznacza to nic innego jak próba wprowadzenia cenzury. Posłów. Obrażania kogoś ze względu na jego pochodzenie etniczne, czy i wy będziecie określać, co to jest obrażanie, tak? Religii. Pani będzie to określać. To będzie o tym decydował sąd, bo ten przepis już jest. On funkcjonuje. No to skoro jest, to wystarczy. Nie trzeba więcej. Nie, bo tam jeszcze brakuje jednej kategorii, między jakiej? Innymi tożsamości psychoseksualnej. Nie ma w polskim prawie pojęcia mowy nienawiści. To jest kalka ale językowa jest z angielskiego prawie hate speech. Przepis, który zabrania. Gdzie wy chcecie, żeby ludzie szli za poglądy do więzienia. Ja tylko mam nadzieję, że pan marszałek z PSL-u słucha tego bardzo dokładnie. Nie będzie tego popierał, panie marszałku. Ale coś w tym jest. Postulaty lewicy w pewnym sensie dość mocno ingerują w nasze prawo do wyrażania swoich opinii czy do wolności słowa. Przewinął się też temat przyszłych wyborców, osób, które niedługo ukończą wiek pozwalający im na udział w takim wydarzeniu. Reporter zwrócił uwagę na nadmierną pewność siebie Bosaka względem tego, że młodzi ludzie oddadzą na niego swój głos. Pojawia się temat braku prac domowych w szkołach. Uważam, że takie rzeczy powinny zależeć od nauczycieli, od rodziców, a nie od ministra. Minister nie powinien wydawać tego typu zakazów na cały system edukacji. Czyli nauczyciele powinni mieć wolną rękę?
Jeżeli nauczyciel nie ma swobody w pracy z uczniami i doboru instrumentów, w jaki sposób z tymi uczniami pracuje, no to jest po prostu biurokratą zatrudnionym przez ministerstwo, a nie nauczycielem. Musi się kierować dobra dziecka, a w tym wypadku musi się kierować regulacjami. Polski system edukacji w ogóle jest przeregulowany. I tutaj PiS i Platforma są bardzo zgodne, bo przypomnijmy, że kiedy obecny w studiu minister Czarnek był właśnie ministrem, no to mieliśmy zamach na niezależne polskie szkoły poprzez próby ograniczenia ich rozwoju, bo jak to się wyraziła poprzednia minister edukacji, zauważyli, że dzieci z systemu nam wyciekają. Jest to przypuszczalnie jeden z tych wrażliwszych tematów, które dość mocno wynikają z naszego przeświadczenia, czy też posiadanej wiedzy na temat rodzicielstwa, bądź bycia uczniem. Tak więc w rozmowę wciągnięty został były minister edukacji Przemysław Czarnek. Ja jestem zdania podobnego tutaj, jak pan marszałek Krzysztof Bosak. Znaczy, chciałbym najpierw zobaczyć, jak to będzie, bo na razie widzę jakąś mgłę. No, zajęcia, prace domowe dla chętnych, to znaczy co? Znaczy, ktoś, kto będzie chętny, to przeczyta lektury, a jak nie będzie chętny, to nie przeczyta lektury. Ktoś, kto będzie chętny, to się przygotuje do klasówki, jak nie będzie chętny, to się nie przygotuje do klasówki. No, chciałbym szczegóły widzieć, bo sam fakt, że trzeba rozsądku w zadawaniu prac domowych i być może na święta nie, a klasówka w poniedziałek nie powinna się odbywać, to ja się zgadzam. Dziwne. Przemysław Czarnek zgadza się z opinią koalicjanta koalicji? Oczywiście, trochę tutaj żartuje. Dobro dzieci powinno być tutaj stawiane o wiele wyżej niż przekonania polityczne. Tylko, no właśnie, czy metody nauki nie powinny być dostosowywane do ich indywidualnych potrzeb? Że nauka jest zawsze w jakimś stopniu procesem indywidualnym. I pytał pan redaktor o rozwarstwienie. To rozwarstwienie już jest, ono wynika z różnych powodów i ono się, obawiam, może pogłębiać, jeżeli będzie szedł taki sygnał do rodziców, że szkoła załatwi w godzinach szkoły naukę waszych dzieci, a wy się po prostu tym w domu już nie musicie zajmować. Jest wprost przeciwnie, to znaczy niezależnie, czy prace są zadawane, czy nie są zadawane, rodzice, którzy interesują się nauką swojego dziecka, rozmawiają z nim o tym, próbują mu jakoś pomóc. Właśnie. Czy nie jest teraz przypadkiem tak, że zmiana ta została wprowadzona, by nie uogólniać potrzeb dzieci? Bo przecież dla części z nich nauka, prace domowe są niepotrzebnym odebraniem czasu, który mogłyby poświęcić na coś innego. Kolejna część natomiast nie nauczą się w inny sposób niż poprzez pracę po szkole. Tak więc problem został chyba zażegnany kompletnym jego odwróceniem. Kto więc powinien być odpowiedzialny za to, by poświęciły swój czas na to, co należy? Przede wszystkim o indywidualne zainteresowanie rodziców. Zawsze wciągną to dziecko na znacznie wyższy poziom rozwoju edukacyjnego niż rodzice, którzy poszną do najlepszej nawet płatnej szkoły i uważają, że mają temat z głowy. Nigdy nie jest z głowy i to zainteresowanie rodzica jest kluczowe. A czy to zainteresowanie będzie stymulowane mądrym zadaniem w domu, gdzie rodzic musi mądrym, a nie na sztukę? Z perspektywy władzy ciężko jest pewnie dokonać takiej decyzji, która będzie skuteczna w przypadku wszystkich dzieci. Nie ma w tym przypadku jednostki bardziej odpowiedniej do kontrolowania tej pracy niż rodzic. Następnie rozmowa przeniosła się na kwestie finansowe, a przede wszystkim wynagrodzenia nauczycieli. Co więc stanie się z nauczycielami po systemie podwyżek wprowadzonych przez koalicję? Że to nie powinno od ministra zależeć, tylko to powinno od dyrektora szkoły zależeć. Rolą ministra jest dostarczyć dyrektorom szkół pieniądze na fundusz wynagrodzeń, tak żeby oni byli w stanie zrekrutować. Czyli dyrektor może robić, co będzie chciał, jeżeli uzna, że jeden nauczyciel jest świetny. Chciał, bo musi spełnić różne wymogi. Pana zdaniem... Osoba z odpowiednimi kwalifikacjami zajmująca się nauczaniem może faktycznie czuć się tym dotychczasowym systemem poszkodowana. Jak podaje Joble.pl, nauczyciel techniki w Polsce od 17 stycznia tego roku, przeciętny pracownik zarabia ponad 57 tysięcy złotych rocznie. Dokładniej mówiąc, stawka wynagrodzenia to 4789 zł na miesiąc. Nie są to dalej duże pieniądze. Wykraczają one jedynie nieco ponad minimalną krajową. Na koniec jeszcze pojawiło się małe podsumowanie ze strony Krzysztofa Bosaka, które chętnie wam przytoczę. Liczę na to, że komisja śledcza po prostu ustali nam, kto jest odpowiedzialny za próbę złamania procedur wyborczych, kto jest odpowiedzialny za przesunięcie wyborów bez podstawy prawnej, kto jest odpowiedzialny za stracenie dziesiątek milionów złotych oraz za zmuszanie działających zgodnie z prawem i zdrowym rozsądkiem władz Poczty Polskiej do działania wbrew interesowi firmy i kompletnie. Bez sensu. Wiele rzeczy, które mają ostatnio miejsce w kraju, kompletnie nie mają sensu. Dajcie znać w komentarzu, czy uważacie, że Bosakowi udało się zgasić Żukowską. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i subka. Siema!